A teraz chciałam pokazać Państwu, jak można od razu, od zaraz zacząć działać. Wystarczy dołączyć do naszych inicjatyw. Tam już mamy gotowe przepisy, gotowe rozwiązania na, nie powiem, wszystkie problemy, które są w Agendzie 2030, ale wiele z nich już jest zaadresowanych. Tak, to są nasze inicjatywy. Gosia już dzisiaj o nich wspominała, jest ich 24. Mamy różne inicjatywy i branżowe, i edukacyjne, i środowiskowe, inicjatywy, które wyrównują szanse. Dzisiaj też było dużo o kobietach. Też takie inicjatywy są pod parasolem kampanii 17 celów i też takie inicjatywy społeczne. Tutaj chciałam tak wejść w trzy inicjatywy, wziąć się troszkę pod lupkę, powiedzieć ciut więcej. Są to inicjatywy, które bardzo się w tym roku rozwinęły i rzeczywiście są takimi inicjatywami, które już mają i czy mapy drogowe, czy już konkretne rozwiązania. I tak właśnie już wiele razy wspominany dzisiaj Polski Pakt Plastikowy. Dużo członków nowych dołączyło w tym roku. Pierwsze forum paktu już za nami. 25 maja zapraszamy na drugie forum paktu. Wyjątkowo będzie tam część otwarta dla wszystkich uczestników, nie tylko dla paktowiczów, więc zapraszamy, będzie można się zapoznać, czym jest pakt plastikowy. Też również taką inicjatywą, która bardzo się w tym roku rozwinęła, jest GOS w praktyce. Tam mogą Państwo, jest to portal, na którym mogą Państwo poznać gotowe rozwiązania, modele, narzędzia, zapoznać się z dobrymi praktykami. Też można przejść taką Akademię Gospodarki Obiegu Zamkniętego, do czego zachęcam. Też dużo w tym roku było webinarów robionych na GOS w praktyce. Można firmy, które są już liderami tego tematu, mogą z nami tam takie webinary prowadzić. Też koalicja pięciu frakcji w tym roku znaczny postęp tutaj zrobiła. Wprowadziliśmy pierwsze systemowe rozwiązanie, czyli etykietę, którą umieszczamy na opakowaniach. Tu razem z Carrefourem wprowadziliśmy takie pierwsze rozwiązanie. Dzisiaj już było na forum wystąpienie o tym. Będzie można to wystąpienie też, tak jak wszystkie wystąpienia z tego forum, będzie można jeszcze raz obejrzeć u nas na stronie kampanii 17 celów. I też właśnie w koalicji pięciu frakcji uruchomiła nowy portal. Zakończę tylko tutaj dziewczyna już, dobrze. Nowy portal pięciofrakcji.pl, na który Państwa zapraszam, tam będzie dostępne więcej informacji na temat koalicji pięciu frakcji. To takie inicjatywy, które z Państwa serdecznie zapraszamy do współpracy, które są takimi może nie nowymi, ale jeszcze inicjatywami, do których szukamy i zachęcamy do współpracy, to są edukacja dla zrównoważonej przyszłości. Mówiliśmy o tym w styczniu na naszej konferencji podsumowującej. Tutaj też fajnie zadziałała taka współpraca i inspirowanie się, ponieważ razem z panem profesorem Bolesławem Rokiem, nasza tutaj inicjatorka kampanii 17 celów Małgorzata Greszta na dachu BUW-u 25 września porozmawiali o tym, że warto by coś takiego zrobić. I rzeczywiście coś takiego robimy. Coś takiego to jest ta inicjatywa, która ma z jednej strony zachęcać biznes do tego, żeby dzielił się swoją wiedzą z uczelniami i uczelnie do tego, żeby z takiej wiedzy korzystały. Uczelnie nie mają zbytnio dostępu do takich fajnych, praktycznych case'ów, więc tutaj zachęcamy firmy, które mają ochotę takimi case'ami się podzielić do tego, żeby to zrobiły, a uczelnie, które mają ochotę korzystać z platformy do tego, żeby taką platformę u siebie na uczelni wykorzystywały. Drugą inicjatywą jest barometr wpływu. Serdecznie zachęcam do tego, żeby ten barometr wpływu uzupełniać i na moc wysyłać. Dzięki temu będą Państwo mogli nie tylko zbadać swój wpływ na realizację Agendy 2030, jak to idzie u Państwa w firmie, ale też porównać się z innymi firmami i też zbadać taki wpływ, jak w Polsce to wygląda i w którym kierunku powinniśmy iść jako firmy w Polsce. Też przed chwilą był warsztat, też zajmujemy się tematem zrównoważonym łańcuchem dostaw. Tutaj zachęcamy do współpracy firmy, które chcą zmniejszyć swoje ryzyko, które chcą zadbać o prawa człowieka, które chcą zmniejszyć swój ślad węglowy. To wszystko w ramach łańcucha dostaw można osiągnąć i z nami zrobić. Nie są to oczywiście wszystkie inicjatywy, tak jak mówiłam, mamy jej wiele, też dużo inicjatyw już gdzieś znowu kiełkuje.
Tu przedstawiamy Państwu taką mapę tematów, którymi się zajmujemy. Jeżeli coś z tych tematów tutaj Państwu w duszy, w firmie gra, bardzo prosimy do kontaktu i chętnie wspólnie podejmiemy się pracy nad tymi tematami. Szczególnie zachęcam tutaj do tematu Living Wage, który już mamy trochę zbadany, ale potrzebujemy też takiej zaangażowania ze strony firm, bo tak jak to już wiele razy mówimy, chodzi nam o współodpowiedzialność, czyli każdy z nas powinien się w to zaangażować. I też będziemy w przyszłym roku taką inicjatywę o zdrowiu prawdopodobnie też uruchamiać, więc zapraszamy, jeżeli ktoś z Państwa też firma jest zainteresowana tym tematem, zapraszamy do współpracy, ale też wszystkie te tematy, które są tutaj. I pewnie też dużo, dużo więcej, jeżeli Państwo mają jakieś pomysły i chcą działać z jakąś w jakimś temacie i nie ma jeszcze naszej inicjatywy, to tak jak pokazywałam przed chwilą, wrzucałam filmik, pomożemy stworzyć taką inicjatywę. Mamy już duże doświadczenie w tworzeniu takich inicjatyw, w nawiązywaniu współpracy w różnych sektorach, bo te wszystkie inicjatywy mają i partnerów takich merytorycznych, którymi są organizacje pożytku, którym są organizacje pozarządowe i też firmy i też często tutaj właśnie ze strony administracji mamy pomoc, więc chętnie taką inicjatywę z Państwem rozwiniemy. Także zapraszam do kontaktu.